Na 365 miejsc zakwalifikowano 274 dzieci, ale wczoraj ruszył drugi nabór do przedszkoli i dzieci, które nie zakwalifikowały się w pierwszym naborze, teraz mają kolejną szansę. Mamy jeszcze 73 wolne miejsca w naszych przedszkolach i tu największe, do różnych skierowane do różnych grup wiekowych, ale najwięcej miejsc mamy dla trzylatków, bo aż 40. No i co powinien zrobić rodzic, którego dziecko nie otrzymało jeszcze tego miejsca, nie zakwalifikowało się? Więc należy złożyć ponownie wniosek, najpierw drogą elektroniczną, wypełnić i przesłać, następnie wydrukować ten wniosek i ten wydrukowany wniosek zanieść do przedszkola bądź szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny. Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zapisać swoje pociechy do jednego z miejskich przedszkoli, mogą składać wnioski do piątku, 21 kwietnia do godziny 14. Kryteria naboru uzupełniającego reguluje uchwała Rady Miasta. Kryteria pierwszeństwa, które będą uprawniały te osoby do tego, aby ich dziecko znalazło się w przedszkolu. No i premiowana najbardziej jest oczywiście Kołobrzeska Karta Mieszkańca, czyli rodzice, którzy posiadają Kołobrzeską Kartę Mieszkańca, otrzymują najwięcej punktów dodatkowych, bo aż 10. No ale o to nam chodzi przecież, żebyśmy promowali naszych mieszkańców, czy też premiowali naszych mieszkańców przy kwalifikacji do przedszkoli miejskich.